sprawach organizacyjnych jeszcze by były jakieś może przez, proszę bardzo. Dzień dobry panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie, ponieważ na ostatniej sesji Rady Powiatu 30 grudnia złożył pan oświadczenie o swojej rezygnacji ze stanowiska przewodniczącego rady. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest pański status. W czasie kontaktując się z zarządem, złożyłem oświadczenie, że wycofuję ze względu na to, że forma przewidywana przez ustawę o samorządzie powiatowym przewiduje dwa sposoby. Raczej skierowałem się w kierunku tym, który przewidziany jest w ustawie, nie przez oświadczenie o rezygnacji, tylko o odwołaniu prawnej. No, proszę. Kolejne pytanie. W takim razie mam pytanie, kiedy, w jakim terminie złożył pan rezygnację z tego oświadczenia, ze złożenia tego oświadczenia? Co mi pan mi powiedzieć? Wcześniej to złożyłem, będąc w rozmowie z członkami zarządu, a oficjalnie, kiedy to było, pewnie radny osób. Uczestniczyłem akurat wtedy w takiej uroczystości rodzinnej, w której nie mogłem uczestniczyć, w spotkaniu w poprzednim tygodniu, tak? Szanowni Państwo, bo myślałem się, że chodzi Pan o tą datę, kiedy Pan Waldemar Starosta na spotkaniu radnych ogłosił taką informację, tak? Tak, kiedy Pan ratował tam życie tym górników. Tak, proszę Pana, w tym samym dniu, kiedy Pani była stomatologa. Bo ja mam takie pytanie, czy do zarządu wpłynęła wcześniej jakaś informacja o tym, że nie wpłynęła. Czyli szanowni Państwo, w związku z tym, ale czy zadzwonił do Pana Pan na przykład przewodniczący wcześniej niż ta data, kiedy się spotkaliśmy? Nie, dlatego, że zadał mi Pan pytanie, poinformował Pan nas na tym spotkaniu, że Pan Przewodniczący rezygnuje i zadał mi Pan pytanie kolejne odnośnie mojej osoby. I w związku z tym, proszę Państwa, ponieważ nas również obliguje, a przede wszystkim ustawa o samorządzie powiatowym i w artykule numer 14, punkt 5 jest taka treść tego zapisu. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącej rada powiatu podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Następny punkt 6 mówi coś takiego. Niepodjęcie uchwały, o którym mowa w ustępie 5, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. I w moim rozumieniu tego zapisu z dniem 31 stycznia, ponieważ nie została wcześniej zwołana w ciągu 30 dni sesja Rady Powiatu, na której byśmy odwołali Pana Przewodniczącego, z dniem 31 stycznia ustawowo mija termin jego funkcjonowania w Radzie jako Przewodniczącego Rady Powiatu. Czy ja dobrze rozumiem ten zapis, Panie Radco? O ile tylko z tego, co ja wiem, że to była mowa o zamiarze złożenia rezygnacji, nie o złożeniu rezygnacji. Ja bym prosił to przesłuchać, bo ja nie byłem na tej sesji, to nie. Ja panu zacytuję, panie radco, mogę pomylić się do słów, ale dysponuję zapisem audio, więc pan przewodniczący w ostatnich słowach przed zamknięciem trzeciej sesji Rady Powiatu powiedział coś takiego, że składa oświadczenie i prosi zarząd powiatu, ażeby przygotował projekt uchwały odnośnie jego rezygnacji z funkcji przewodniczącego rady. A proszę mi powiedzieć, panie mecenasie, czy to musi być na piśmie, czy wystarczy ustne? Z tych przepisów, które tutaj czytamy, nie ma nic mowy o obowiązku pisemnego złożenia rezygnacji. Może być ustne z tego wyniku.
Tak dalej może poproszę przerwę. Niech pan dokończy, co pan? Bo pan chciał zaproponować przerwę. No myślę, że w takim razie zróbmy kilkuminutową przerwę. Jest to wniosek formalny. I dogadajmy się z panem radcą prawnym. Możemy odsłuchać zapis audio. Daj pod głosowanie. Kto jest za? Za przerwę. Za przerwę. Proszę o podniesienie. Kto jest przeciw? Nie widzę. No właśnie przerwę. Wznawiam obrady po przerwie. Może poproszę przewodniczącego zarządu. Może tam stanowisko jakie. Może ja tak powiem. Ponieważ to ja wywołałem temat, po odsłuchaniu zapisu audio okazało się, że w zasadzie oświadczenie pana nastąpiło, jak również nie nastąpiło. Jedyne co wskazuje na tym, że takie oświadczenie zostało złożone, to ta sytuacja, kiedy to pan Waldemar Starosta wycofał, czyli jakby poświadczył, że, czy potwierdził, że takie oświadczenie zostało złożone. Ale tak jak mówię, po kilkukrotnym odsłuchaniu zapisu audio tego fragmentu z trzeciej sesji Rady Powiatu stwierdziliśmy, że moje pytania dzisiejsze, moja ta dzisiejsza cała akcja jest bezzasadna. Ja uważam oczywiście inaczej, ale ponieważ działa to 50-50% jak gdyby, to ja wycofuję moje pytania. Jeżeli pan się poczuł obrażony, to przepraszam. Nie. No to tyle, dziękuję. W sprawach takich, gdzie rozgrywa się jakieś, no nazwijmy to mini polityczne, nie ma jakiegoś obrażania się. Po prostu na tym polega dyskusja, wszystko na celu, na rzecz. Samorząd mógł funkcjonować.